jeden człowiek odważył się zmierzyć z legendą. Legendą, która przetrwała wieki, która odbiła swoje piętno na kartach historii. Historia to jest fascynująca przygoda, a w tę przygodę zabrał mnie jako pierwszy moje kochane babcie. Człowiek, który uczył się na błędach, pokonał krzyżowców, ucząc się ich taktyki, częściej walczył z muzułmanami niż z krzyżowcami. Wydobył ją z czeluści setek stronic zakurzanych ksiąg i spisał na nowo. Krucjaty były przez muzułmanów w ogóle niezauważone. Rywalizacja półksiężyca z krzyżem. Poznajcie prawdziwą historię Saladyna. Śmiałego wojownika, skutecznego polityka, mecenasa sztuki i nauki. Wielkiego średniowiecznego władcę. Wydawnictwo Replika prezentuje zaskakującą, pełną tajemnic i nieznanych faktów książkę Saladyn i Krucjaty Piotra Soleckiego. Saladynie, co było dla Ciebie ważniejsze? Czy pokonanie krzyżowców, czy utrzymanie władzy wśród muzułmanów?